placki ziemniaczane odchodzą w zapomnienie. Teraz w kuchni królują zupełnie inne, jeszcze zdrowsze i smaczniejsze placuszki. Placki ziemniaczane przez lata były największym hitem w polskiej kuchni. Proste w przygotowaniu, chrupkie z zewnątrz i mięciutkie w środku, nie w sposób im się oprzeć. A co jeśli powiemy wam, że tradycyjne placki mogą być jeszcze pyszniejsze, a przede wszystkim zdrowsze? Wystarczy jedna mała zmiana. Klasyczne ziemniaczane to już przeszłość, koniecznie musicie spróbować nowej wersji. Placki ziemniaczane odchodzą do lamusa. Nowa, zdrowsza wersja to absolutny hit. Jeżeli spodziewałeś się, że w zamian za klasyczne placki ziemniaczane przedstawimy ci przepis na placki z jabłkiem lub marchewką, byłeś w ogromnym błędzie. Teraz masz okazję poznać absolutnie najlepszą recepturę na błyskawiczne placuszki z cukinii. Są jednocześnie delikatne i kruche, pełne smaku i jednym słowem po prostu obłędnie pyszne. Co więcej, jest to nieco zdrowsza wersja, niż klasyczne ziemniaczane, dlatego doskonale sprawdzą się u osób na diecie. Lista składników na placki z cukinii: średniej wielkości cukinia, 2 jajka, 6 łyżek mąki, 2 łyżki jogurtu naturalnego, pół pęczka koperku, mała cebula, sól, pieprz, opcjonalnie natka pietruszki. Bajecznie proste w przygotowaniu. Zdziwisz się, gdy zobaczysz, jak proste i szybkie jest przygotowanie placuszków z cukinii. Zacznij od umycia i starcia cukinii na najgrubszych oczkach tarki. Posól i odstaw na ok. Piętnaście minut, by puściła sok z gorzkawym posmakiem oraz zrobiła się miękka. W międzyczasie obierz cebulę i pokrój ją w drobną kostkę. Posiekaj również umyty koperek. Wróć do cukinii, którą należy dokładnie odcisnąć z wody. Powinna być niemal sucha. Włóż ją z powrotem do miski, dodaj cebulę, koperek, wbij jajka oraz jogurt naturalny i dokładnie wymieszaj. Dzisiaj grzeje 1. Koronawirus w Polsce, potwierdzono nowe przypadki. Ministerstwo Zdrowia informuje o lawinowym wzroście 2. Lekarz podał, kiedy nastąpi szczyt zachorowań na koronawirusa. Jest gorzej, niż wszyscy podejrzewali. Całość dopraw solą oraz pieprzem. Kolejny krok to dodanie mąki. Na początku dorzucaj stopniowo i sprawdzaj, czy masa wymaga większej ilości. Niewykluczone, że wystarczą ci NP. Trzy łyżki, a także, że 6 to będzie zdecydowanie za mało. Ugniatając z dłonią masę musisz obserwować, czy jest ona na tyle zbita, byś mógł uformować z niej placuszki. Jeżeli ten krok masz już za sobą, pozostało ci tylko smażenie. Na patelni rozgrzej tłuszcz, a następnie, przy pomocy łyżki, formuj placuszki. Pamiętaj, że muszą być zbite. Smaż na średnim ogniu przez kilka minut z obu stron, aż będą rumiane. Najlepsze newsy dnia, źródło, styl. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. na Google News.